się. Dzisiaj wspinamy się w Malham. Trochę popadało, ale skała wygląda na suchą. Spróbujemy znaleźć jakąś łatwą trasę. Może coś na 6C maksymalnie. Zobaczymy, co to będzie. Skała wygląda tak. Jest to zarąbania ludzi, ale może akurat nikt nie wejdzie pod nogi. Kawałek trzeba przejść. Ja już jestem spocony, ale akurat się dogrzejemy, jak dojdziemy, dojdziemy do miejsca. My musimy iść tam. Chodźcie. Tutaj mamy 6A+. Ale wrócimy do tego. Może za chwilkę będzie wolny. Idziemy obczaić trasę na 6B+. Może nie będzie takie trudne. Dobra, pochodziliśmy trochę, znaleźliśmy w końcu nasze 6B+. Trochę jest schowane w krzakach, ale zaraz coś wydeptamy. I to jest tu w tych krzakach. Jest dużo pokrzyw. Ale my też mamy niezłe pokrzywy na nogach, damy radę. I gdzieś tam. Możemy poszukać czegoś trudniejszego, ale będzie lepszy dostęp. No. Obóz rozbity. Znaleźliśmy łatwiejszą trasę, ocenioną na 6C. Tutaj już mamy wydeptane ładnie. Trzeba chwilkę odsapnąć. I tutaj gdzieś był bolt. Tu jest pierwszy nasz bolt. Lecimy do góry, niewysoko, z 15 metrów. Ja prawdopodobnie biorę się pierwszy za prowadzenie. Dominik na asekuracji. Pierwszy klips. Zawsze problematyczny, bo nie mamy klipstika. Ale się... Dobra, przypinam się. Jakimś cudem udało nam się zapiąć to propa. I teraz spróbujemy powtórzyć to w lepszym stylu. Może za jednym wejściem.
nie czekając, nie wisząc na linie za długo. Nie ma szans, żeby wejść ogólnie bez wiszenia, ale może chociaż mniej czasu spędzimy. Może się trochę popodciągamy. Już ruchy trochę są tak opanowane. Mniej więcej, a raczej mniej. Ale palce zajechane. Już trochę nawet krwią splamione skały. Dobra, jest ósemka. Jestem śpięty, dobrze. Ready. Dobra, ty, gdzie tu się wchodzi? Masz dwie półki do zrobienia. Tu, tam. I dalej. Na lewo poszedłem. I dalej jest trudno. No dobra, nic. Dotrę do tej półki i tak muszę zawisnąć, bo dalej nic nie wyjdzie z tego. Dobra, lecimy na szczycie. Droga! Tu jaka skała, jaka dziura. Może to jest one finger. Masakra. Tutaj jak palce można stracić. No i to jest ten moment właśnie. Dobra, trzymaj. Ale powiem ci, że tutaj już ładnie udało mi się wejść, rozkminiłem to.
Kurde, no tutaj nie można się rzucić z tego. Chyba że jakoś szeroko nogi? Nie. No i tutaj. Tutaj. Później tam w bok. Te dwa palce to nie pomogą, ni chuja. A z tej strony? O, tutaj to za bardzo w łapie włazi. Ale to jest tu. Masakra. Dobra, no ale nie wiem, spróbuję jeszcze raz powtórzyć to co zrobiłem. Tylko że teraz lina będzie trochę przeszkadzać. Czekaj. Gdzie te nogi? Kurde, nie ma miejsca na nogi. Zero, nul. Dobra. Teraz to mi pomagałeś trochę, nie? Za bardzo chyba. Ale jak mi się udało to przytrzymać, tylko że dalej, żeby stabilną pozycję złapać. Wiesz, no Malham to jednak jest znane. No Malham to jest miejsce znane, wiesz, no jeżeli nawet no, w całej Wielkiej Brytanii, to no, jeżeli nie na świecie, no nie, powiem ci, że obczaiłem już trochę te chwyty, to jednak przychodzi trochę lepiej, no oczywiście top rope pomaga strasznie, ale ty, tutaj jaki jest chwyt. Ja jeszcze tylko spróbuję tutaj złapać po prostu stabilną pozycję, jakbym w przyszłości lida mógł tu zrobić. Jeszcze raz. O, to mi bardzo pomogło, żeby złapać pozycję. Ach, kurde. Kurczę, ciężko. Nie wiem, jakbym tam musiał wejść. A czekaj, weź jeszcze troszkę mnie podciągnij. Spróbuję. Bo nogę miałem tutaj. Później tu.
nie ma za bardzo szans na stabilną pozycję. Trzeba po prostu utrzymać ten niewygodny chwyt, no i się przypiąć. Dobra, dawaj w dół. Ready to lower. Jeszcze troszkę. No i ładnie. Ogarnięty temat. Co? I chyba wszystko wiem, co mamy powiedzieć. Po prostu myślę, że jak się lepiej troszkę przygotujemy na następny. Tylko, że to są małe krawędzie. No, są małe krawędzie i są ostre, więc po prostu skóra na palcach musi być jednak dojechana już wcześniej. Żeby można było coś robić. No i nic, nagrałem jedno podsumowanie. Teraz trzeba zrobić drugie podsumowanie, bo się nie nagrało pierwsze. Także skała jest trudna. Malham to jest jednak porządne miejsce dla prawdziwych wspinaczy, nie dla nas. Ale najłatwiejsza trasa tutaj, która była, to była 6A+. I tą trasę 6A i 6C. Od 6C zaczęliśmy, ale nie ruszyliśmy nawet z drugiego klipsa. Także przenieśliśmy się szybko, jak 6A się zwolniło, 6A+. I 6A+ jakoś udało się zrobić. Oczywiście nie było wymęczone, ale nie było to zbyt spójne. Było dużo wiszenia, w końcu udało się zawiesić top rope'a. No i każdy mógł sobie powchodzić trochę, popróbować sił. No ale Malham to jest jednak miejsce z wysokim stopniem zaawansowania potrzebne, żeby tu wchodzić. 6A+ była najłatwiejsza trasa i później już tylko w górę. 6C, 7, 8, nawet jest jedna 9, 9A. Także wrócimy tu. Jak podniesiemy trochę skillę, 7, 10 mm, 15 mm. I wtedy te krawędzie trzeba poćwiczyć. I wtedy będzie można tu przyjechać. Zrobić może jakąś najłatwiejszą trasę w całości w końcu. No i spadamy na chatę. Słońce zachodzi, godzina już jest po 19 trochę. Piękny strumyk tam płynie. Piękne miejsce, tak, można się napić. Można się napić do buteleczki, zdrowsze niż kranowa. Czy no tak, w sumie dopiero się napiliśmy, więc wyjdzie w domu, się okaże. Dzisiaj jest taka zdrowa. Najbliżej przesiedzimy trochę, trzymając się za ręce. No. No, ale mówię, jest gdzie ręce umyć, chociaż jest z czego się napić. Jest pięknie. Kawałek teraz trzeba przejść do samochodu, niedużo może. Fajna ścieżka, przyjemna, jedna mila do auta, nie jest daleko. No, teraz to już takie właśnie wychłodzenie, na szczęście. Bo droga w tą stronę, skały była przerąbana. Nie było słońca, ale było duszno. No i padał jeszcze deszcz do tego lekki. Więc nie było zbyt przyjemnie, ale można było się wypocić, tak czy siak. No, palić to można było się na skalę, jak już w końcu przez 3 godziny może mieliśmy 2-3 godziny mieliśmy ładnego słońca. Nie, bo ono właśnie w niebo patrzę. Ale przeważnie patrzę pod nogi, więc lepiej patrzeć w niebo. Już
Mam nadzieję, że coś tam ciekawego nagraliśmy. Chociaż zobaczycie sobie, jak wygląda Malham. Malham Cove, Yorkshire. No właśnie, tutaj był kręcony gdzieś Harry Potter na samej górze. Na samej górze. Nie mam pojęcia, co to była za scena. Ale było fajnie, na pewno. Ale na pewno było fajnie. Warto przyjechać odwiedzić. Jeśli nie powspinać się, to chociaż pochodzić, porobić zdjęcia. Wychillować. A my spadamy do auta. I trzymajcie się do następnego. Pan jest czarujący, idziesz pierwszy, gościu. Nie wiem, ty. To może w tamtą stronę, co? Kurde, no nie wiem. Krowy to jest straszne, straszne narzędzie. Ty, homo, że tu se bokiem przejdziemy, co? Najwyżej to se można tu przepierdzielić, nie? Przez to. Kurwa, no tam idziecie, a ja sam idę. Zobacz, ominąłem je. I żyję. Ale spierdziela mu mnie, zeżrą. A, nie można się bać. No. Nie no kurde, co? Patrzą się takie 10 krów na ciebie, jak się ruszą na ciebie, to co? Krowa też może zabić człowieka. Nie tylko mleko daje. Wpierdol też może dać. No. No i dobra, doszliśmy do auta. Pakowanie i nara.